Szanowni Państwo, jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, a jednocześnie pełnomocnik Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w tym terenie, chciałabym bardzo gorąco Państwa prosić o zagłosowanie w najbliższych wyborach na prezydenta Andrzeja Dudę. Pan prezydent Andrzej Duda przez te 5 lat udowodnił, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Udowodnił, że jest bardzo dobrym prezydentem. Pan prezydent Andrzej Duda dba o Polskę, ale dba też o Polaków. Dba o zwyczajne polskie rodziny. I popatrzcie Państwo, jak zmieniło się życie w ciągu tych 5 lat. Czy 5 lat temu ktoś marzył o tym, że będzie 500+, że będzie 13. emerytura, że będzie obniżony wiek emerytalny, a dzieci dostaną wyprawkę szkolną? To były marzenia. A dzisiaj to wszystko stało się rzeczywistością. Zatem pan prezydent zasłużył sobie na to, aby wybrać go na następną kadencję. Pan prezydent jest człowiekiem wiarygodnym. I to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Tym bardziej, że czasy, które są, są bardzo nieznane. Nie wiemy, co będzie dalej z pandemią koronawirusa. Nie wiemy, jak będzie się zachowywała gospodarka polska w czasie i po pandemii. I dlatego potrzebny jest człowiek, który ma pomysły, który ma determinację i który kocha Polskę i kocha Polaków. Bo z miłości robi się największe i najpiękniejsze rzeczy. Bo to miłość napędza nas, a widać, że pan prezydent to jest człowiek, który kocha. Kocha Polskę, kocha Polaków. Szanowni Państwo, różne są zdania w ostatnim czasie, różne są zarzuty, a tymczasem, nawet gdy jesteśmy politycznie podzieleni, to w tym wypadku, patrząc na wybór prezydenta, jestem przekonana, że musimy popatrzeć ponad to. Musimy popatrzeć ponad politycznie. Bo można politycznie różnić się przy wyborach parlamentarnych, samorządowych, ale tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, trzeba wybrać prezydenta, który będzie prawdziwie tą Polskę dalej prowadził do przodu. 5 lat temu byliśmy bardzo nieliczącym się państwem na arenie międzynarodowej. Jakżeż inaczej jest dzisiaj. Widzimy, że najlepsze są relacje od czasów nie wiadomo jakich, na przykład z takim mocarstwem, jakim są Stany Zjednoczone. W najbliższym czasie pan prezydent pojedzie do Stanów Zjednoczonych i już wiemy, że będą tam dobre wiadomości. Szanowni Państwo, to jest czas, kiedy trzeba nam się zastanowić nad tym, że trzeba wybrać prezydenta z wizją. I takiego prezydenta, który pozwoli, aby te reformy, które zostały wprowadzone, dalej były kontynuowane. Słyszę zarzuty, że nie 13. emerytura, ale emerytura bez podatku by była ważna. Czy znacie Państwo takie państwo, gdzie są emerytury bez podatku? Bo ja nie znam. I zauważcie, kto najbardziej walczy o emerytury bez podatku? No oczywiście ci, którzy te emerytury pobierają bardzo wysokie. Bo wtedy tutaj byłaby poważna kwota do odzyskania. Ale wtedy brakłoby dla tych, którzy mają te najniższe. Szanowni Państwo, 14. emerytura. To też jest jakieś wyrównanie, rekompensata tego wszystkiego, co Polacy utracili po transformacji ustrojowej. Transformacja ustrojowa, jakże ważna i jakże korzystna z różnych względów, niestety dotknęła niekorzystnie część Polaków. I trudno się było materialnie tym Polakom pozbierać. Stąd też są takie emerytury, jakie są. Ale dzięki temu, że weszła 13. emerytura, jest to jakieś wyrównanie. I wszyscy widzimy, jak cieszy się dużym wzięciem i popularnością to działanie. Zatem, ażeby Polska dalej była Polską. Abyśmy mieli satysfakcję i czyste sumienie, że wybraliśmy dobrego prezydenta. Bardzo Państwa proszę, abyście zagłosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. I bardzo proszę, aby do tych wyborów pójść wszyscy gremialnie, bo nie można zostawiać Polski samej, gdy są takie ważne momenty. Zatem 28 czerwca wszyscy spotykamy się przy urnach
I jeszcze raz Państwa proszę, abyśmy ponad podziałami zagłosowali na prawdziwego gospodarza, prawdziwego patriotę, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jakie będą najważniejsze wyzwania stojące w tej nowej kadencji przed prezydentem? Pan prezydent ma przygotowany swój program, program, który opublikował Obronimy Polskę Plus. Szanowni Państwo, to jest ważne. Wszystko, co zrobiliśmy w tej, co pan prezydent zrobił w tej kadencji, trzeba, aby nie zostało zaprzepaszczone w następnej. Ale też potrzebujemy dalszego rozwoju. I dlatego też w tym programie mamy wszystkie te punkty, jest ich 8, które można ująć najprościej tak. Kontynuujemy te reformy, które zostały rozpoczęte. Dbamy o najsłabszych, o niepełnosprawnych, o starszych. Dbamy o bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo to bardzo szerokie jest pojęcie. To jest bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo społeczne. Każdy z nas chce się czuć bezpieczny. Pan prezydent w swoim programie bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo. Ale też na rolnictwo. W dniu wczorajszym podpisał pakiet z izbami rolniczymi dotyczący dalszego wsparcia rolnictwa. Bo nasza żywność jest bardzo dobrą żywnością i ważne, aby nie tylko w innych państwach cieszyli się i jedli naszą polską żywność, ale aby ona też była tutaj przerabiana, przetwarzana i aby Polacy mogli tą żywność spożywać, a jednocześnie rolnictwo by się mogło rozwijać. Prawda historyczna i wizerunek zewnętrzny Polski. Widzimy, jaka nastąpiła zmiana i niech ona dalej następuje. Niech Polska będzie jak za Polski Jagiellonów. Silną, przejrzystą, uczciwą i kochaną przez każdego Polaka. A jeżeli chodzi o region, jak Pani sądzi, jakie zadania najważniejsze, za którymi będzie prezydent odpowiadał? Pan prezydent, przede wszystkim wiemy, że jest obecnie czas koronawirusa. W związku z tym tarcza antykryzysowa, która jest pomysłem pana prezydenta. Pan prezydent zrobił tak wiele w tej kadencji, że ciężko czasem nawet pozbierać. Dopiero takie wątki wychodzą, jak tutaj przy pytaniu pani redaktor. Tarcza antykryzysowa, no to pomysł prezydenta. I pan prezydent potrafił prowadzić rozwiązania, które były o wiele bardziej śmiałe niż rozwiązania rządowe, bo przypominamy sobie, że najpierw ZUS miał być oddalony, a potem się okazało, że jest po prostu ZUS niepłacony przez te kilka miesięcy. W tej chwili tarcza antykryzysowa też bardzo obfituje, jeżeli chodzi o powiat jasielski. Zaraz Państwu przedstawię tutaj. Na dzień wczorajszy w powiecie jasielskim z tarczy antykryzysowej została przekazana kwota około 100 milionów złotych. W tym liczba firm z tej subwencji, która skorzystała, 644. Liczba zatrudnionych, których uratowano w ten sposób miejsca pracy, 5437. To jest ważne, bo cóż mamy nad pracę? Kiedy chcemy żyć, musimy mieć pieniądze, a mieć pieniądze musimy pracować. Zatem myślę, że pan prezydent będzie tutaj dla powiatu jasielskiego popierał te inwestycje, które są bardzo ważne, które w jakiś sposób napędzą nasz rozwój gospodarczy, bo on nie jest najlepszy. Myślę oczywiście o zbiorniku Myscowa Kąty, na który wszyscy czekamy. Oczywiście 30 milionów jest przeznaczone, Wody Polskie mają na wszystkie projekty, a więc inwestycja rusza papierowo w tej chwili, bo przecież zawsze to musi być w tej kolejności. Ale myślę, że też droga S19, która będzie przechodzić nie tak daleko, będzie też taką szansą na otwarcie się tego terenu. Miejsca pracy. Miejsca pracy to jest coś, co jest absolutnie zasadnicze i myślę, że gdy będzie rozwój całej Polski, rozwój taki, jak w tej chwili mamy, bo nikt nie zaprzeczy, że w tej chwili Polska jest w etapie rozwoju, to iż ziemia jasielska na pewno nie będzie zapomniana, bo przecież pan prezydent tutaj bywa, pan prezydent kocha całą Polskę, ale południe również, bo przecież stąd pochodzi.
A jaki wynik liczy pani poseł? Liczę, chciałabym bardzo, żeby pan prezydent przeszedł w pierwszej turze. Jest to możliwe, jeżeli wszyscy patrioci, a przecież Polska jest Polską patriotów, pójdą i zagłosują. Zagłosują ponad podziałami na sprawdzonego prezydenta. Bo nie wolno nam oddawać Polski w takim trudnym czasie w niesprawdzone ręce. Tu musi być sprawdzony człowiek, który nas przeprowadzi przez kryzys gospodarczy, który niewątpliwie w mniejszym czy większym stopniu, ale nastąpi po koronawirusie. I tu trzeba człowieka z doświadczeniem, nie można stawiać na kogoś, kto nie ma zupełnie doświadczenia, albo też to doświadczenie ma, ale nie bardzo się sprawdził w tym wszystkim, co do tej pory robił. Zatem liczę, że może to być pierwsza tura. Bardzo serdecznie życzę tego panu prezydentowi i jestem w dobrej myśli. A jeżeli jednak dojdzie do drugiej tury, to jak pani myśli, pani poseł, kto będzie rywalem Andrzeja Dudy? Na pewno ta osoba, której wszystkie sondaże dają po prostu to drugie miejsce, czyli pan Rafał Trzaskowski. No i myślę, że Polacy mają dosyć pewnych rządów, pewnej opcji Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i że to będzie już wygrana naszego pana prezydenta. Taka mocna, liczę na mocną wygraną, bo przecież nie chcemy wracać do tej przeszłości, kiedy były mafie VAT-owskie, kiedy się miało wrażenie, że im kto więcej gdzieś oszuka, to tym większy bohater. Pamiętam te czasy. Nie wiadomo było już, co robić po prostu, jak nasza Polska się staczała. Więc nie sądzę, aby Polacy oddali tą najwyższą władzę w ręce takiego człowieka. Ponadto my Polacy chcemy, aby w naszym państwie, w naszej ojczyźnie była wreszcie zgoda. Czy państwo widzicie tą zgodę, gdy prezydentem nie będzie pan prezydent Andrzej Duda? Pewno będą znowu spory, to jeszcze dodatkowo będą spory między nie tylko prezydentem, a nie tylko między Sejmem, Senatem, ale jeszcze między Sejmem, rządem i prezydentem. I boję się, że to będzie duży chaos, duże opóźnianie pracy rządu, że nie będą te sprawy szły tak szybko, jak teraz idą. Bo widzimy, że na przykład solidarnościowy dodatek uchwalony przez Sejm, prawda, przez Senat, Sejm, szybciutko podpisany. Jeżeli będzie inny prezydent, nie wiem, może mu będzie zależało, żeby jednak opóźnić. Chciałabym, aby dalej była ta współpraca z rządem, bo tylko współpraca daje dobre owoce. Jedność daje dobre owoce. Pan prezydent to cały czas mówi. Mówi, abyśmy byli jedną biało-czerwoną drużyną, abyśmy byli ponad podziałami. No i stara się budować tą wspólnotę. Nie znam prezydenta, który by bardziej budował wspólnotę jak pan prezydent Andrzej Duda. Dlatego myślę, że zauważymy to wszyscy. Mówię, ponad opcje polityczne. Chcemy, aby prezydentem był człowiek patriota, kochający ojczyznę, dobry gospodarz, mający wizję, odważny, bo trzeba też mieć odwagę i jeszcze silny, bo przecież trzeba siły do prezydentury. Widzimy teraz pana prezydenta, to w czasie powodzi, to w czasie jakiegoś kataklizmu, jest tu, jest tam. Trzeba mieć siłę do prezydentury. Ten prezydent jest silny, więc nie będziemy wybierać słabe uszy, którzy się zmęczą, bo coś tam, a są tacy. No dziękuję bardzo.